Tak? Jeszcze tak. Słuchajcie, coś przed kościołem znalazłem. Ksiądz Zbyszek mi może pomoże? Chcecie te ulotki? Nie są kolorowe, ale proszę bardzo. Proszę bardzo. Zobaczymy, co to jest. Coś dają, to trzeba brać, nie? No właśnie. 30 lat temu jakaś babcia do domu przyniosła naboje do syfonu i dawali od pawilonem Kadomsku, mówi. Choć syfonu mówi, że nie miała nigdy i nie ma. No właśnie. No właśnie. Mam do was prośbę teraz do waszych rodziców pobiegnijcie, dobrze? I te ulotki im zanieście, okej? Okay? Macie na to 2 sekundki. 2 sekundki, no właśnie. Bo oczywiście rodzice wasi trochę lepiej od was czytały. Nie, nie tak jest, Michał? Zanieś komuś, tak. Zanieś komuś, no dobrze. Pani Izo, co to pani dostała od córki ulotkę? Co pani pisze? To jakaś kosmetyczka, jakaś od pani Mazowieckiej? Zapraszamy już do sobą? Nie. To proszę. Zaproszenie na rekolekcję Wielkopostną. No super. Moi kochani, to cóż mi pozostaje? Ja uważam, że za chwilę jednym zdaniem zakończę to kazanie, bo piękne przed nami za tydzień. I to 2 razy powtórzę. Zapraszam was na rekolekcje wielkopostne. Serdecznie was zapraszam na rekolekcje wielkopostne. Jest to dość duże przedsięwzięcie, a tu słyszę, po co rekolekcje, to nic nie da, już było i nic się nie stało. O co, kochani, chodzi? My tak naprawdę chcieliśmy zaprosić na rekolekcję. To wam dziękuję, bo już przestraszyłem się. Co to za prowokacja? Dla mnie rekolekcje od zawsze były takim czasem dosyć zwykłym, bo mimo, że zawsze na nich byłam, nigdy nie zapadało mi jakoś szczególnie w pamięć. I któregoś razu stwierdziłam, że no tak być nie może i powinnam bardziej się skupić na tym, co się dzieje, co ktoś do mnie mówi. I okazało się, że w tym czasie, który uważam za normalny i każdy inny, to niezwykły czas, który daje nam Bóg, którym choć jestem krótki, może się naprawdę dużo zmienić. I pamiętam, że na przykład rok temu dowiedziałam się, że Kościół jest dla wszystkich. I przyjmuję każdego, dorosłych, dzieci i młodych. I chociaż nie jest to jakieś odkrycie roku, to dla mojego życia dużo znaczyło. Więc warto, może chociaż już tu jesteśmy, bo może być nam kazali, to skoro już tu jesteśmy, to może warto się skupić na tym, co się dzieje. Ja na rekolekcję czekam ze względu chociażby na sakrament spowiedzi, bo jestem taki specjalny, można powiedzieć, że przemieniający i wręcz czeka się na niego, bo mimo, że każdy sakrament spowiedzi jest przemieniający i każdy spotykam się z Bogiem i go przepraszam, to wtedy jakoś najbardziej to czuć. Dziękujemy bardzo Stanisławowi. Ja go spytam po prostu, czy obiecujemy, że wytrzymamy w ciszy. Prawdą jest to, że rekolekcje czasami wydają nam się powszednie. Ale przecież generalnie to chyba wszystkie najważniejsze rzeczy w życiu są powszednie. Zaczynając od początku, to szkoła nam powszednieje. Mama i tata to rzeczy powszednie. Mąż, praca, dzieci, czy msza święta też koniec końców powszednieją. Ale przecież to nie znaczy, że są mniej ważne. Gdybym miała powiedzieć jakiś taki wątek, który szczególnie zapadł w pamięć właśnie dzięki rekolekcjom. Jakieś takie zdanie, które jakby usłyszawszy na rekolekcjach wpłynęło jakby na resztę całego życia religijnego i nie tylko, to kiedyś ksiądz rekolekcjonista powiedział takie zdanie. Boga nie da się zamknąć w butelce. Boga nie da się zamknąć w butelce. Bo my często chcemy sobie zamknąć Boga, właśnie myślimy i zamykamy Go w przekazaniach, czy w indeksach, czy w papierkach z podpisami. Tylko, że chociaż to często jest ważne i potrzebne, to jeszcze nie jest Bóg. To są jakieś takie często drogi czy pomocy, żeby dojść do Boga. Ale to koniec końców jeszcze nie Bóg. No mamy sobie prewencyjnie, zamykamy Boga właśnie w butelce, w konkretnych ramach. To ci może pozwolę wejść tutaj, może niekoniecznie.
I później, kiedy pojawia się jakiś kryzys, jakiś problem w życiu, no to taki chrześcijanin pyta się, no gdzie jest mój Bóg? No gdzie jest mój Bóg teraz? No Bóg jest w butelce. A dokładnie nie Bóg, bo Boga nie da się zamknąć w butelce, tylko w butelce jest moje wyobrażenie Boga. I rekolekcje są po to, żeby sobie taką butelkę otworzyć. Żeby otworzyć tę butelkę, na której na co dzień mam napisane Bóg. I zobaczyć, że bardzo często tam są w środku dwa przekazania, parę pięknych chwil i trochę frustracji. I rekolekcje są dla tych, którzy wiedzą, że Boga nie da się zamknąć w butelce, bo Jego trzeba cały czas szukać. Dlatego rekolekcje są wciąż. Bo Jego nie da się zamknąć w żadnej butelce, on się zmieści tylko w całym życiu. Więc zapraszamy na pewno rekolekcję, by wkręcić butelkę jeszcze raz. Pamiętasz z rekolekcji, które były w domu katechetycznym dla Was, a dla rodziców były w kościele tutaj? Przyklejaliśmy serce do krzyża. A co to serce oznaczało? Okazywało też miłość do Boga. Pięknie. Julia, co Ci się może przypomnieć z rekolekcji? Oglądaliśmy film o trzech drzewach. Z pierwszego drzewa zrobiono żubę dla Pana Jezusa, z drugiego łódź, a z trzeciego krzyż. Czyli film, Ewangelia, śpiew, modlitwa, jedzenie. Zapraszam Was, kochane dzieci i drodzy rodzice. Stoisz tak i patrzysz w tym kierunku. Trzeba się po prostu odwrócić i popatrzeć pięknie i wyżej jeszcze raz. Odwrócić się właśnie z takiego sposobu życia, myślenia i zwrócić się w innym kierunku. Właśnie może to też dobrze widać czasem w relacjach rodziców i dzieci i odwrotnie. I ja pamiętam sytuację, jak właśnie ja też tak robiłem, pewnie i wy tak robicie, jak czasem dziecko coś zawsze mama ukryć. Albo się boi, że mama coś skrzyczy, coś tam chce zataić, to zatyka sobie twarz rękami i do mamy się odwraca plecami. Mama mówi, odwróć się, nie odwrócę się, bo jakieś kłamstewsko małe, bo coś się złego właśnie stało, bo mama chce ci prawdę powiedzieć, a ty nie odwrócę, ale odwracasz do mamy plecami, nie odwrócę się. Moi kochani, jest ktoś, kto bardzo chce zobaczyć naszą twarz. Bóg Ojciec, bo my jesteśmy Jego dziećmi. I to, co mówiła Julia pięknie, że choć wszystko jest codzienne, to jednak właśnie te powiewy Boga są tak bardzo potrzebne. Takiego pięknego spotkania z Bogiem doświadczył Mojżesz. On miał 80 lat, słuchajcie. Jak spotkał Pana Boga w Starym Rycerzu, że przeszedł. Miał 80 lat. Ale nie czekaj do 80. Ja bym też długo musiał czekać. A jak to było z tym Mojżeszem? Właśnie na pustyni był sobie taki krzew i Mojżesz, gdzie jest ten Mojżesz? I Mojżesz oszuka owiec baranów i właśnie Mojżesz sobie przyszedł na pustynię. Przyszedł sobie na pustynię i ten krzew zapłonął. Bardzo blisko, idzie, pnie się po górze. I w tym momencie słyszy głos, Mojżeszu, Zdejm sandały, jak chcesz wejść na tę ziemię. Bo ziemia, na którą wchodzisz, jest ziemią świętą. Zobaczcie, Mojżesz nie wiedział, czyj to jest głos, ale posłuchał. Zdjął sandały, podszedł blisko tego krzewu i właśnie zaczęła się jakaś szczególna bliskość Mojżesza z Panem Bogiem. Jakieś właśnie piękne relacje. Moi kochani, te sandały to coś obrazują. Ja bym tak powiedział, one są codzienne, nie są zbyt niehigieniczne, dzisiaj to mogę je wziąć. Kochani, to są czasem nasze takie przyzwyczajenia. Takie utarte schematy. Takie te sandały wychodzone. Czasem mamy w życiu takie sprawy wychodzone. Do grzechów, grzesznych przyzwyczajów. To wszystko jakoś tak łatwo idzie. To mamy po swojemu ustawione. Mamy taką właśnie komfortową kanapę.
taką przestrzeń komfortu, bośmy ją sobie wypracowali. Pewnie wielu z was, ja trochę też, bo nie przestałem być człowiekiem i grzesznikiem. I nawet tak fajnie szło, ale jak przyszła pandemia, a teraz wojna, to wiele tych naszych ludzkich ustawień nie wypaliło. Rodzą się problemy, pewnie różne i wy macie, i ja, i wielu z nas tu właśnie obecnych. I sobie stawiam nieraz pytanie, no właśnie, to czego się chwycić? To wszystko wzięło w ręce. Problemów po uszu. I w parafii nie tylko, i takich podstawowych materialnych. Moje plany wzięły w łeb nas, żebyśmy jemu zawierzyli, bo nam da dużo więcej, żeby te nasze utarte schematy myślenia właśnie zostawili. I po to są, myślę, rekolekcje, żebyś ty odważył się, to nie jest prosto przyjść na rekolekcje, też mnie się nie chce, ale na które pojechałem, to nie żałowałem. Ostatnio byłem 4 dni w zamknięciu, tego nie żałuję. Jeszcze się nie zmienił, co widać moim okiem, ale to był dobry czas. I dlatego na taki czas was właśnie zapraszam i wierzę, że tobie i mnie Pan Bóg chce dać takie lepsze buty, by dobrze się w nich chodziło w codzienności współczesnej. I one będą jeszcze lepsze, jak firmówki z CCC, super, ale z wielką przeceną i promocją. Pan Bóg ma dla nas jeszcze lepsze w obuwie. Wyprzedaż Pana Boga wiosenna jest bardzo kuszącą ofertą. Zapraszam. Start w niedzielę. Amen.